Gratulowałem Szymonowi, to też pogratuluję tobie, no po prostu super bramka. No dzięki, no nieczęsto się zdarza, że obrońca strzela bramkę, a jak już strzela, to zazwyczaj z głowy, ale mi się udało. No. A jak ci się podoba w Legionowie? No myślę, że młody zespół przede wszystkim, perspektywiczny. Na pewno dużo pracy przed każdym z nas, ale można ułożyć z tego naprawdę fajną ekipę i będziemy do tego dążyć. A planujesz dalszy pobyt w drużynie Roberta Pewnika? Ciężko powiedzieć, mam wypożyczenie do końca czerwca i wtedy będę rozmawiał z moim poprzednim klubem i z tym. Także przyszłość dopiero na koniec rundy, na koniec sezonu. A jak oceniasz Legionowi na tle twoich byłych klubów? Tak ciężko też powiedzieć. No, miałem styczność i z Ekstraklasą, i z trzecią ligą, i z drugą ligą. Myślę, że na pewno nie jest to Ekstraklasa, ale jest to zespół, który może spokojnie radzić sobie w górnej części tabeli drugiej ligi, nawet w pierwszej lidze. No wiadomo, że jesteś nowym zawodnikiem, wczoraj miałeś debiut ligowy i wielu kibiców może cię kojarzyć z innych właśnie zespołów pierwszej ligi Ekstraklasy, ale chciałbym się dowiedzieć i oczywiście inni chcieliby się dowiedzieć, w jakim klubie najbardziej ci się podobało, najlepiej ci się grało, kogo pamiętasz z klubu? No myślę, że takie najlepsze przeżycia to na pewno z pierwszego zespołu Śląska Wrocław, chociaż ciężko też mówić, że tam dużo grałem, bo miałem epizodyczne występy, ale na pewno poznałem bardzo, bardzo wielu dobrych piłkarzy i chyba największą lekcję z tego wyniosłem. No, to, co teraz potrafię, to tak naprawdę tego tak naprawdę nauczyłem się od tych wszystkich chłopaków, z którymi miałem styczność w Ekstraklasie, także pewnie to największy jakiś postęp wtedy zrobiłem. Nie ma problemu z komunikacją między na linii trener-zawodnik, twoim zdaniem? Nie, myślę, że to jest kwestia, jeśli przychodzi nowy zawodnik, to jest kwestia kilku tygodni, czasem nawet krócej, żeby zrozumieć jakby pogląd trenera, to w jaki sposób mówi, także nie ma z tym żadnego problemu. No to życzę tobie powodzenia i mam nadzieję, że takich bramek będzie na pęczki i strzelisz na następnym wyjeździe. Pobożne życzenia, mam nadzieję, że się spełnią. Dziękuję. Dzięki serdecznie.